Starsze małżeństwo położyło się wieczorem do łóżka. Po kilku minutach facetowi wyrwał się głośny pierd. 7 punktów. Mówi. Żona się odwraca i pyta. Co to miało znaczyć? To pierdowy futbol. Prowadzę 7-0. Po kilku minutach żona puszcza głośnego bąka. Przyłożenie. Mamy remis. Po kolejnych kilku minutach koleś znowu głośno wydalił gazy. Ha, przyłożenie. 14-7. Żona od razu pryk. I znowu remis. Po 5 sekundach kobieta puściła cichacza. Strzał z pola. Prowadzę 17-14. Gościu pod dużym napięciem nie chce przegrać z żoną. Skupia się, ale rezultatów brak. Czas upływa. Porażka coraz bliżej. Ostatnie spięcie. Pot na twarzy. I nagle puściły mu zwieracze. I do łóżka zamiast bąka wyskoczyło małe, rzadkie gówno. Żona patrzy na niego i pyta. Co to było? A dziadek na to. Koniec pierwszej połowy. Zmiana stron.